Cześć wszystkim, Wojtek Bielecki, blog Bielecki jest. Czas podsumować drugi tydzień fit challenge'u, który podjąłem na swoim ciele. O samym fit challenge'u można się dowiedzieć więcej w filmiku, który był wcześniej oraz na blogu www.bielecki.es. Ja zapraszam Was na szybkie podsumowanie wideo treningów, które zrobiłem w poprzednim tygodniu. Za chwilę sam też zrobię ostatni trening w ramach drugiego tygodnia fit challenge'u. Spotykamy się mniej więcej za półtorej godziny, może troszeczkę więcej, jak się może tak ogarnę po treningu. Wtedy szybkie podsumowanie. Witajcie ponownie. Czas podsumować drugi tydzień Fit Challenge'u. Tydzień to trudny, jeżeli chodzi o realizację wyzwania. Z racji tego, że byłem we Wrocławiu na konferencji. Zwłaszcza warunki, że powiem, hotelowe nie pozwalały za bardzo na rozwinięcie się i tak dalej. Jak wiadomo, zazwyczaj pokoje hotelowe są dość ciasne i nie ma za wiele w nich miejsca, ale udało się pewne rzeczy zrobić. Kolejne 7 dni wyzwania. Powiem Wam tak, nie udało mi się zrobić jednego treningu z racji tego, że będąc na konferencji, spotkałem starych znajomych gdzieś, z którymi spotykaliśmy się na różnych kursach, czy to na kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy na kursie SERE, czy innych też szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla nauczycieli. Poszliśmy na miasto, łazikowaliśmy, zwiedzaliśmy, byliśmy też na piwie, nie będę Was oszukiwał, udało się wypić kilka naprawdę dobrych piw, co niewątpliwie też zapewne wpłynęło na wynik kolejnego tygodnia, ale to też będzie niespodzianka dla Was za chwilę, bo sam też się zdziwiłem. Trening udało mi się zrobić we wtorek, w środę niestety mi się nie udało, czwartek, piątek udało się zrobić trening, w sobotę również zrobiłem trening i wczoraj po przyjeździe z Wrocławia też zrobiłem trening, dzisiaj też już jestem po treningu, tak więc 6 treningów udało się zrobić, z rzeczy, które były bonusowe. Słuchajcie, policzyłem mniej więcej aktywność, którą wskazuje mi pola, którego cały czas mam na rękach. W ciągu tych, właściwie wtorek do niedzieli rano, zrobiłem po Wrocławiu około 100 tysięcy kroków. Tak więc bardzo dużo, średnia mniej więcej 20 tysięcy dziennie. Wiadomo, w niedzielę tylko wyszedłem z hotelu, przyszedłem na stację PKP, tak więc tyle można liczyć kroków, można by powiedzieć, ale i tak myślę, że jest to bardzo wiele. Co do samego Wrocławia i tego, jak spędziłem tam ten miniony praktycznie cały tydzień, to w innym filmie, w innym wpisie na pewno się dowiecie więcej na blogu. Co do samego Fit Challenge'u, dieta. Dwa dni, które były typowo konferencyjnymi dniami. Śniadanie w hotelu,
szwedzki stół. Tutaj decydowałem się raczej na rzeczy lekkie. Jajecznica, sałatka, tak żeby było białko, trochę węglowodanów. Obiady i kolacje Wikt Monu. Mega zaskakujące czasami rzeczy, bo na kolację potrafiły być pagówki, ale na obiad ryba świetnie podana, nomen omen. Tak więc i żarcie można by powiedzieć takie, do którego z wyglądu może by nie przyłożyli ręki, albo ktoś się nie postarał, ale w miarę treściwe, ale też jednocześnie jedzenie takie, które było naprawdę dobrze wyglądało. Tak więc śniadania w hotelu przez 3 dni, a właściwie 2. 2 dni jedzenia Monu, plus tak naprawdę piątek, wieczór, sobota i lekkie śniadanie we własnym zakresie, że tak powiem, moim, skupione we Wrocławiu. Kolejna rzecz, waga. Tu mega dla mnie zaskoczenie, bo wyjeżdżając do Wrocławia, stając gdzieś tam bezpośrednio przed wyjazdem na wadze, było 101 mniej więcej i pół. Mega zaskoczenie, bo ważyłem się wczoraj wieczorem po przyjeździe. Wyszło 102 kg. Dzisiaj rano, ważąc się po wczorajszym treningu na czczo, w sensie wczoraj trening plus dzisiaj rano na czczo się ważąc, 99,4. Tak więc jestem bardzo zaskoczony, bo mimo tego, że tak jak wam wspomniałem, dietę jakoś dało się kontrolować, wypiłem no ładne kilka piw, bo kilka knajp też odwiedziłem, o czym też będzie wpis na blogu. Waga spadła o kolejne 2 kg, czyli można by powiedzieć kolejnych 14 tysięcy kalorii. Byłem na deficycie. Co się do tego przyczyniło? Jedzenie, tak jak wam mówiłem, kontrolowałem, ale obstawiam też, że bardzo duży wpływ na to miała liczba kroków, którą zrobiłem w ciągu dnia. Dziennie średnio 20 tysięcy, wliczając to całą niedzielę, tak więc to by się rozbijało na przynajmniej 25 tysięcy kroków dziennie, minimalizując to, co było w niedzieli. Nie będę was oszukiwał, nie lubię komunikacji miejskiej, większość tych, którzy mnie zna o dobrze, tym wie. Lubię chodzić, tak więc po samym Wrocławiu naprawdę dużo chodziłem, po rynku wrocławskim. Całą sobotę poświęciłem na zwiedzanie. Obstawiam, że zrobiłem wtedy dobrze ponad 20 km chodząc po samym Wrocławiu. Może nawet było więcej tego, bo dwa tarasy widokowe, panorama racowicka, chodzenie po wyspach, mostach, tak więc tego się nazbierało, tak więc to też na bank przyczyniło się do tego ujemnego bilansu kalorycznego i zbijania kolejnych kilogramów. Kolejna rzecz, suplementacja. Zabrałem ze sobą kreatynę. Dobra, kreatynę. Tak. Suplementacja, taka jak wspominałem wam wcześniej, 5 gramów dziennie. Kreatynę brałem rano, popijałem solidną porcję wody. Tylko to z suplementacji. Nie suplementowałem się odżywką białkową, bo nie miałem po prostu jak jej zabrać ze sobą. Kolejna ważna rzecz, pewien skutek uboczny wyzwania, które dostrzegłem, a na początku go nie doceniałem. Słuchajcie, nie mam praktycznie w ogóle kataru. Moje drogi oddechowe są dobrze przeczyszczone tutaj, żadnego kataru, nic się nie zapycha, mimo tego, że dość często się wychodzi na dwór, kataru brak. Coś jeszcze z takich ciekawszych rzeczy. Wyzwanie trwa. Z ciekawostek też wam powiem. W poniedziałek miniony byłem w szkole. Właściwie nie, w poniedziałek było 3 kuli, we wtorek. We wtorek byłem w szkole i słuchajcie, uczniowie też zaczynają moi podejmować to wyzwanie, pytają o wyzwanie, motywują, sami pytają o radę dla siebie, czy coś mogą zrobić.
Mówię, róbcie wyzwanie, startujcie w nim, modyfikujcie go pod siebie, bo nie każdy musi brać opcję tą, którą ja wybrałem, czyli 1000 pajacyków, 250 burpees. Można zacząć od samych pajacyków, tak? To jest twoje wyzwanie, tak więc to ty określasz sobie cel i granice, jakie możesz osiągnąć, tak? Czy które chcesz też przekroczyć te granice. Ja będę walczył dalej. Od jutra zaczyna się trzeci tydzień wyzwania. Lecimy kolejne 1000 pajacyków, kolejne setki burpees. Na pewno będę wrzucał informacje na Instastory i na Facestory. Zobaczymy, jak się to rozwinie. U mnie w tym momencie startują ferie, tak więc mam czas, żeby spokojnie robić te treningi w domu. Motywacja jest dalej. Chcę, żebyście też motywowali siebie, motywowali innych. Jeżeli wam się to podobało, coście widzieli, chcecie się wziąć za siebie, kliknijcie subskryba, kliknijcie lajka, może udostępnijcie, dajcie znać znajomym. Do zobaczenia. Cześć.